te sprawy popchać do przodu i mamy się czym cieszyć. Oczywiście podobne sprawy także na tą chwilę. To jeśli miałbym powiedzieć, co my jeszcze potrzebujemy na Bronowice, na tej dzielnicy, to już trzeba mocno zastanawiać parę odcinków dróg, bo mamy dostateczną ilość placów zabaw, mamy te skwerki, nie ten, a wcześniej 3 skwerki zrobione w takich imionach wielkich Polaków, Ojca Świętego, Prymasa Wyszyńskiego, Księdza Popiełuszki. Także mamy te dróżki, ciągi piesze porobione, także pod tym względem Bronowice są załatwione i to chcę powiedzieć dzięki Radzie, ale taka druga rada, którą chcę pochwalić, to była rada w Hajdów Zadębie, w bardzo trudniejszym terenie, bo to jest ogromny teren i też prawdopodobnie dlatego, że był tam pan przewodniczący prawie cały czas w świętej pamięci nieżyjący, udawało mu się również wydeptać, bo to mówi, to jest normalne wydeptywanie. Także szczęście dla dzielnic będzie wtedy, kiedy do rad dzielnic wejdą ludzi ciekawi, jak ja to mówię. Ludzi, którzy będą mieć pasję działania. Natomiast, żeby tą pasję w sposób naturalny zwiększyć, to trzeba by koniecznie, ażeby Rada Miasta, Radni Miasta nie bali się zlecić radom dzielnicowym do zarządzania część majątków. Niech to będzie jedno boisko, niech to będzie, my na Bronowicach na przykład mamy telewizję kablową, własną bronowicką i płacimy za wszystkie 5 zł miesięcznie. I to się udało załatwić wbrew protestom, nie chcę brzydko mówić, tych wielkich telewizji kablowych, takich czy innych. Mieliśmy bardzo dobrego kolegę Michala i razem z nim potrafiliśmy wyjednać i Bronowice mają te swoje, mają swoją stację czołową. Z tej stacji czołowej kable są rozwieszone tak po tym i za 5 zł płacimy i ta telewizja jest przypisana każdej wspólnocie. To nie jest jakaś centralna telewizja na Bronowicach, tylko to jest telewizja wspólnot mieszkaniowych i w związku z tym zarząd radia i telewizji, który nas ścigał, ostatecznie machnął ręką i działamy już powiedzmy 10 lat tak. Mówi o tym, że natomiast gdzie jesteśmy bezsilni? Bezsilni jesteśmy w tym, co w tej chwili kwitnie w Lublinie z budową wielkich marketów. W tej chwili znowu tak czuję powstanie. Mamy takie piękne targ, najładniejsze targ, ja to nazywam w Lublinie, bardziej estetyczne, wszystko na nim jest, ale te wielkie sklepy go na pewno zjedzą, bo z jednej strony powstaje te bloki Więckowskich, a Więckowscy to są ludzie dobrego interesu, jeden z nich to przecież był radny miasta, Piotr Więckowski, a obok jest też po zakładach naprawy samochodu budowane znowu jakieś takie osiedle, nie wiadomo jakie to jeszcze będzie, też prawdopodobnie z dużą domieszką handlu jakiegoś. A więc nie ma czegoś takiego, żeby Rada mogła się bronić skutecznie przed zalewem tego rodzaju dużych marketów, dużych firm, bo w tej chwili to mamy Makro, mamy Obi, mamy Carrefoura, mamy Stokrotkę, mamy już tam nie wiem, Biedronkę, tam jeszcze diable wiedzą co, jakiegoś Hersona, jeszcze tam coś innego. Także czy rady są potrzebne. Więc ja ze swego doświadczenia mocno popieram, że rady są potrzebne. Tylko rady są potrzebne i będą dobrze działać i dobrze służyć, jeśli będą mieć dobrych opiekunów w Radzie Miasta. Wydaje mi się, że prezydentura pierwszego, z drugiej kadencji pana Bryłowskiego, który tam różni, można o nim mówić, ale w stosunku do rad dzielnic wtedy osiedli był bardzo dobrze ustosunkowany i dużo robił takiego dobrego dla rad dzielnic. Myśmy się mogli nawet zrzeszać, i to mówię do pana doktora, żeby założyli takie stowarzyszenie przewodniczących zarządów. Byliśmy nazywani najgorszymi, ale co to dawało? To dawało to, że myśmy się jako rady spotykali w różnych dzielnicach i pewne rzeczy były przynależne do dzielnicy tylko, ale dużo spraw było wspólnych. Jeśli wtedy wpłynął wniosek od porozumienia zarządów, to się trudno było wyłgać i Radzie Miasta, i prezydentowi.
no w Radzie Miasta i wtedy i dziś są ludzie, którzy są za radami dzielnic, żeby były, ale jest duża grupa ludzi, którym rady dzielnicy przeszkadzają, no bo prawda, przeważnie te rady dzielnicy trochę coś tam oglądają, co robią radni. I nie chcę wymienić z nazwiska i z imienia, kto był przeciw, było ich dość sporo. W roku 2000, w czwartej kadencji była taka tendencja, żeby powstało nie 27 rad, tylko na wzór Krakowa, Wrocławia, 10 rad dzielnicowych. I przy tych radach dzielnicowych chciano umieścić również te tak zwane, jak one się nazywają, obsługa mieszkańców, taka co jest, żeby one były przy radach dzielnicowych. No, nie znalazło to poparcia, bo to wielki, bo to nie pasowało ni tak, ni siak. Te 10 rad już byłyby drugimi jakimiś takimi urzędami. Ta forma, która jest w tej chwili, wydaje mi się najbardziej praktyczna, pod warunkiem, podkreślam, że będą rady otrzymywały zadania. Nie tylko same będą wymyślać dla siebie, ale żeby miasto zechciało niektóre zadania miejskie tym radom również przekazywać w zarządzanie. Oczywiście rady nie mają budżetu, to żeby od razu Państwo widzieli, ustawa nie przewiduje budżetu rad dzielnic, budżet jest miasta, ale ustawa przewiduje możliwość prowadzenia rachunku dla rad dzielnic przez budżet miasta, przez głównego księgowego czy przez skarbnika, który miałby tak zwane konta wydzielone. I co to daje? To daje taką możliwość, że wtedy pewne odpisy zadań, które by były inwestycyjnych czy innych, tych mniejszych, znowu Państwu podam jeden przykład. Remont ocieplenia na Bronowicach, akurat innego budynku, kosztował nas z wymianą okien, drzwi i tak dalej 100 wspólnota, gdzie nikt nie miał prawa wejść, tylko sami mieszkańcy, kosztowało nas 170 tysięcy złotych. Remont takiego samego budynku na ulicy Glinianej 5, wspólnota Gliniana 5, bo tam były nadbudowy niedokończone, kosztowało miasto prawie pół miliona. To tak się ma w sprawach wydatków, dlatego jestem ogromnym zwolennikiem jakiegoś takiego niebania się, korzystania również z ludzi w dzielnicach, bo przecież to nie są same głąby, tylko są i normalni ludzie. No, myśmy usiłowali, tutaj pan doktor nam troszkę pomagał stworzyć właśnie taką spółdzielnię socjalną. Troszkę ona działa, też nie ma wielkiego poparcia, wsparcia, tak przypuszczam, wśród władz miasta, to już pan doktor, przepraszam, zdrowi zjadli wszystko, żeby to trochę lepiej zagrało. Była to bardzo dobra rzecz, bo ta spółdzielnia socjalna dawała pracę znowu czasami ludziom wykluczonym. I było to tanio robione, bo ona mogła zatrudnić na parę godzin, na kilka godzin na malowanie, niemalowanie, mieszkania czy coś tego rodzaju. Także było jeszcze zawirowanie jedno, gdzie ustawiono taką zaporę. Tutaj nie wiem, jak się pan doktor tego ustosunkuje, ja jestem przeciwko. Frekwencja. I postawiono frekwencję 10% czy 5%, już nie wiem, jak to tam było. I kilka rad nie spełniło tej frekwencji. W związku z tym w okresie chyba czwartej kadencji 5 lat zostało, że tak powiem, uśpionych ze względu na brak frekwencji. Udało nam się to zlikwidować i w tej chwili tej frekwencji nie ma. Frekwencja jest różna, tutaj panowie pokazywali, od 10 do 20% takie rady średnie, jak w Bronowicy, 10 tysięcy, 15 tysięcy mieszkańców, to ta frekwencja wynosi około 15%. Z tym, że wstyd mnie powiedzieć, ale również w tych radach, niech praca tego głośno nie pisze, jest współzawodnictwo w radach dzielnic. Na przykład na Bronowicach jest takie dwa obozy. Oba pozytywne, można powiedzieć. Jeden obóz, to nazwijmy obóz tego obecnego przewodniczącego Ignaciuka i przewodnicząca pani Futa. I drugi obóz takiego człowieka, takiego dyzmy współczesnego, nazywa się pan Szyszko, prawda? Ma ogromne zdolności,
tworzenia fikcji i zbierania podpisów. I prawdopodobnie udało mu się, że tam, gdzie on jest, gdzie ma możliwość wpłynięcia, dostał na trzy obwody do głosowania 6 mandatów. Inne, te stabilne, mają 4 mandaty. A więc jeszcze nie ma wyborów. Ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że wygra obóz Szyszki, dlatego że ma już z góry ułatwione zadanie. Wprawdzie pan prezydent zwolnił tą panią Bicką, czy jak się tam nazywa, z takiego podziału, ale tu możecie państwo zobaczyć, że nawet już w radach dzielnicowych robi się różne takie sztuczki pod różnych ludzi. Więc jeśli chodzi o moje, moje zdanie, uważam, że rady mogą dużo zrobić dobrego. Mówi o Hajdowie, mówi o Bronowicach bardzo głośno. Inne też na pewno mają swoje osiągnięcia większe. Przypuszczam, że tak samo Sławin, tak samo Szeroki, tam się rusza dość mocno. I z tym, że powinny władze miasta dać im możliwość wykazania się zarządzaniem częścią majątku miasta łatwego do kierowania i obowiązkowo przestrzegać statutu dzielnicy, aby opinie Rady Dzielnicy w sprawach komunikacji, w sprawach właśnie inwestycji, w sprawach remontu i temu podobnych rzeczy, sieci szkół i tak dalej, nie mogły się odbyć bez opinii Rady Dzielnicy. Ja jestem szczęśliwy, że mogłem przepracować. Teraz nie jestem w Radzie, ale mam takie inne stowarzyszenie, nazywa się Komitet Obrony Lokatorów i w ramach tego stowarzyszenia zarejestrowanego w dalszym ciągu działam, prawda, podobnie jak mała taka Rada Dzielnicy, bo i w sprawie wycinki drzew, i w sprawie parku i tak dalej. A więc jest to kwestia nasycenia chętnymi do działania, tylko nie za pieniądze, ale to muszą być ludzie tacy hobbyści, jak wędkarze, czy karciarze, czy coś w tym rodzaju, którzy to lubią robić. Tyle chcę powiedzieć pozytywnego o radach. Negatywnych rzeczy nie ma. Dziękuję bardzo. Jak są pytania, proszę bardzo. To może teraz oddamy głos panu doktorowi.